Witajcie już w czwartym odcinku z serii Bawarski Walec. Jak pewnie wiecie, tocy już się zakończyły i wyszedł nowy event Shapeshifter, ale my jeszcze mamy do otwarcia 4 paczki z tocami, 3 paczki z tocem 105 lig i jedna paczka z innym, dowolnym tocem, także oglądajcie. Jeszcze tutaj mamy jakąś paczuszkę 80+. No, mamy Polaka. Przez chwilę myślałem, że może Lewandowski, ale jest to Polak, rodak Wojciech Szczęsny. Jeszcze zrobiłem sobie wyzwanie o paczkę ze 50 koła. Niewymienną. Wyzwanie, szybkie wyzwanie TOC 3. Z nadzieją na jakiś fajny foderek, bo już jak wiecie, albo nie wiecie, lewego mam TOC-a już. Trafionego w poprzednim odcinku. Kimisia też mam już trafionego. No niestety nie ma ekranów, ale w środku jeszcze mamy 88 overall Cornembola. Wchodzimy do wspomnianego już Totsa z dowolnego. Zobaczymy, może jakiś Müller albo Neuer. No niestety z Hiszpanii to nie może być nic dobrego. Fernando 88. Chyba najgorszy możliwy Tots do trafienia, ale trudno. Nie poddajemy się. Tym razem Tots 105 lig. Może tym razem coś trafimy. Portugalczyk. No, jak jest Portugalczyk, to nigdy nie jest to ani Ronaldo, ani Cancelo. Diogo Jota, który dla mnie jest słaby. Kolejna paczka 105 lig TOC. Tym razem Francuz, bramkarz, Manioł. Trafiony już na tym koncie po raz trzeci w sumie. Także lubi to konto Francuz. Ostatnia już paczka z Totsem top 5 lig. Zobaczymy, jaka narodowość. Też Francja. Prawy pomocnik. A, Diaby. No, Diabiego też nie spodziewałem. Zapomniałem o nim. Szkoda, że nie grał dla Bayernu nigdy. I raczej nie będzie grał. No i niestety mam smutną informację, bo grałem ponad 8 godzin w kwalifikacjach i w Division Rivals, żeby zdobyć punkty. I niestety z dwóch meczów Food Champions kwalifikacji wywaliło mnie przy wygranej i zrobiłem tylko bilans 3-7, co nie pozwala mi zagrać następnych Food Champions niestety. Robiłem co mogłem, ale gra jest niestety przeciwko mnie. Dzisiaj przynajmniej. No cóż, zdarza się. I to już by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o konkursie. Jutro pewnie pojawi się też odcinek. Mam nadzieję, że zostawisz subskrypcję oraz łapkę w górę. Do zobaczenia.